Ale ja coś wam powiem, bo ten pan mówił, że nic na jego rejonach nie znajdę, a tutaj potwierdzi. Stoi detektorysta, ja znalazłem 10 groszy pod jego stolikiem pod stopami. A obaj na to patrzyliśmy. Tak, dokładnie. Także pierwszy sukces jest. Witam na kanale z ukrywaczem przez PL. A skąd dzisiaj? Kąpielisko, plaża Tarpno. Plaża Tarpno, czyli jakie miasto? Grudziądz, województwo kujawsko-pomorskie. A co robię w Grudziądzu? Przyjechałem wczoraj do Grudziądza na targowisko, na Pchli Targ. Do Darka zobaczyć, jak to tam wygląda w rzeczywistości. Fajny temat, może kiedyś też się tym zainteresuje. Także co? Zerknijmy sobie najpierw, jak to u niego wyglądało. Tak, a już widzę tego pana, który się nie boi WKZ-u, bo nim rzuca do jeziora, także... Witam serdecznie, cześć. Witamy, witamy. Pozdrawiam widzów. Tak, a ja zaraz będę miał pretensje o kwidzyn. Także 10. O, dokładnie. Zajechałem na twoje pace 2. Zero monetki. Co ty gadasz? Ani ta w kwidzynie, ani na miłosne. To są nie zero. Ani kapsla, ani monety. No, a po drodze do Grudziądza sprawdzenie małego plecyku zabaw. Na Miłosnej koło Kwidzyna, a na Piachu w Wankuś 540. Że powoli żegnamy zapracowanego dealera dóbr wszelakich. Dokładnie. Tak. Ciężko tu pracuję, ile się muszę nagadać, to tak. Muszę sobie, wiecie, posilać się. A ja się zmywam, sprawdzasz rejony, na które dostałem zgodę. Powodzenia. Od pana, który rzuca WKZ-em, także nie boi się konserwatorów. Dokładnie. I tak faktycznie jadąc do Grudziądza zajechałem na dwa placyki zabaw, na których czasem bywa i wyczyszczone do cna, nawet kapsel było ciężko znaleźć, ale że już w Grudziądzu, no to właśnie przydałoby się coś poszukać. Wczoraj był upał taki masakryczny, nie szło w dzień szukać, ludzi naprawdę było tutaj sporo, duże obłożenie, to trzeba było dzień przeczekać gdzieś w cieniu. Jak wyglądało przeczekiwanie dnia upalnego w cieniu? No to sobie patrzcie. Tak, a w oczekiwaniu, aż się plaża zwolni i upał trochę zelżeje, siedzi się w cieniu autem. I co się robi? No jak się dzień dłuży, to i głodnym człowiek się robi. Trzeba to zrobić, trzeba kaszankę wziąć, podsypać ją cebulą. Posilić się i czekać do wieczora. Tak, a żeby wejść na główne kąpielisko, czekam przy takim bocznym małym, raczej dla psów. Ale co, jest wykrywacz Equinox. Chwila przed burzą, może się ochłodzi. To sprawdzamy to małe wejście. Tak, że może przynajmniej trochę się ochłodzi. Będzie można w spokoju poszukać. Także ja się przestawiam z miejsca wyczekiwania na kąpielisko właściwe. No i pięknie, burza jest, także się ochodzi, będzie przyjemniej się szukało. Tak, i tam mi się nie udało nic praktycznie znaleźć, ale cały dzień przeczekałem ładnie, posiliłem się pyszną kaszaneczką, wieczorem się schłodziło, jak popadało, nie szło już wieczorem poszukać, no, po prostu dosyć długo deszczlał i to solidnie, więc co, z samego rana trzeba się wziąć za poszukiwania. Właśnie tutaj na małym jeziorze Tarpno. Poszukiwania trochę na plaży, trochę w wodzie. To sobie zaraz zobaczymy, jakie są efekty na tym totalnie przeszukanym przez Dariusza rejonie. Nie tylko przez niego. Ale najpierw spróbuję wam pokazać, jak to małe jeziorko w ogóle wygląda z lotu ptaka. Także po locie ptaka widzimy się na poszukiwaniach.
Także start o 4 rano na boisku do siatkówki. Potem kawałek plażyczki i do wody. Jest pierwsza moneta, która biła jak kapsel, czyli nowożytny 1 grosik. I tak, boisko do siatki skończone wynikiem 1 grosz, 1 guzik współczesny. A tu gdzieś sygnał 16. I mamy na plaży również grosika na start. Powoli, ale systematycznie wiemy się w górę. Jest legendarne 50 groszy. Nie wiem, czy będzie widać, ale kaczka i 3, 6. 6 młodych, ogólnie ich więcej po jeziorze pływa, ale zawsze fajny widok. Tak, kaczki nad jeziorem sobie żyją, a w piasku, jak widać, sobie biwakują orientalne małpeczki. O, po deszczu czasem, jak się jedzie, nawet nie trzeba kopać, bo gołym okiem idzie zauważyć. No i jak wygląda sytuacja po sprawdzeniu piasku? Monet trochę jest, z nominałami nie ma szaleństwa. Złoty 63 bodajże. To co? Zmiana wykrywacza z Vanquisha na Equinoxa i do wody. Nie będzie łatwo, ale jak nie sprawdzę, to się nie dowiem. Przebieram się w wodery, już tu widzę jakiś dołek, ale może to od kaczki. No, początek taki nie za ciekawy. Nie chodzi tu o samo żelastwo. No cóż, sprzątniemy. Drugie sito jest złoto, kurde. Tak, przynajmniej kolor złota. Jakaś część od dupki, nie wiem, czy to od torebki, czy od spyczy, coś takiego w kolorze złota. Tak, zakaz skoku do wody, zakaz kąpieli zwierząt. Miejsce do kąpieli zwierząt jest z drugiej strony pomostu. A woda sama, po deszczu, jak wczoraj było 30 parę stopni, nie szło wytrzymać na zewnątrz. Schłodziło się od 20 paru. Jestem po pas w wodzie i dosłownie czuję, jaka jest cieplutka nagrzana. Zupa przyjemna bardzo. I zagadka. Takie cuda z wody. Bezpiecznik porcelanowy. Kojarzę stare, o wiele większe. Ten ma oznaczenie, że jest 20-amperowy. Do czego takie maleństwa mogą być teraz stosowane? Może ktoś mi podpowie. I po bezpieczniku zaraz pierwsza moneta z wody. 5-groszówki akurat dzisiaj chyba jeszcze nie było. Powtórzenie piaskowego sukcesu. 50 groszy. Nie no. Nie no, mamy sukces. Jest złocisz najwyższy nominał dzisiaj. A to chyba jajo dinozaura albo prehistoryczna pisanka. Jakieś takie małe maleństwo. Nie jest to raczej zawieszko, tylko coś łamanego od czegoś, ale no było blisko. No cóż, ja się zbliżam już do końca kąpieliska, więc zaraz czas na małe podsumowanie. Troszkę czegoś tam jeszcze powychodziło. Tak ogólnie, oprócz boiska do siatki, jest jeszcze jeden tutaj plac zabaw, ale jest trawiasty. Jeszcze jeden, który był o ranku zamknięty za tym budyneczkiem tutaj. Także on nie był robiony, a na pewno by się dołożył do wyniku. Podsumowanko z tego dobrze przeszukanego rejonu grudziąckiego. Nie będzie za długie, ale coś tam powyłaziło. To tak, kącik ratowania, słupek i szklarza. 4 szkiełka. Nie jest źle, dużo tego nie było. Jakiś kącik budowlany. Jest kawałek blaszki, jest jedna śrubka, jest inna śrubka, jest jakiś kawałek amelinium. Kapsle są. Nie chce mi się liczyć, zawleczki są. Kącik młodego foliarza jest. Coś jeszcze z elektryki, czyli ten bezpiecznik, od którego nic nie wiem. Takie małe dziadostwa w wodzie jeszcze wychodzą. Także idzie coś na pewno tam trafić. Jakiś guziczek. I liczymy sobie monety, ile ich w ogóle było. 2, 5, 10, 16, 20, 25 monet. I to na kwotę 2 złote, 3,50, 4,50, 5,10, 5,15, 5,21, 5 złote, 25 groszy. Nie ma szału, to też myślałem, że to jakaś dwugroszówka. Ale Feniks się trafił. Także idzie się dokopać do takich rzeczy. Także trzeba szukać.
No i jak wynik? Wynik jak wynik. Parę złotych wyszło, jakieś drobiazgi wychodzą, jeden fening wyszedł, także nawet na miejscach takie, które teoretycznie było wiele razy przeszukiwane, szukane, jeszcze idzie coś wygrzebać, woda cały czas pracuje. Zbierając inne sygnały, odkrywamy inne sygnały, które nie będą tak zakłócone. Także jak najbardziej warto pojechać, odwiedzić kogoś, poszukać przy okazji na miejscu, dowiedzieć się czegoś nowego. A ja dalej co? No dalej, uciekam w następne miejsce. Też jeziorko, ale bardziej historyczne.